polski rząd podpisał w Waszyngtonie memorandum z rządem USA w sprawie współpracy przy energetyce atomowej. Polskie media obiegły informację, że Amerykanie mogliby nam pomóc w budowie takiej elektrowni. Natomiast problem jest taki, że Amerykanie od 20 lat nie wybudowali żadnego nowego reaktora atomowego. W tym czasie dokończyli tylko budowę jednego rozpoczętego jeszcze w latach 80. Budowa dwóch kolejnych została przerwana, innych się opóźnia. Amerykanie wytransferowali także sporo technologii do swoich zaprzyjaźnionych państw, takich jak Japonia, Korea Południowa. Część trafiła także do Chin i w tej chwili tak naprawdę niewiele mogą nam zaoferować w formie takiej standardowej energetyki jądrowej. Natomiast rozwija się tam program małych reaktorów atomowych, na które rząd na razie zgodzić się nie chce, ale teoretycznie jest to także możliwa droga do rozwoju. Natomiast ta technologia będzie dostępna na rynku najwcześniej za 15 lat.